Dobry wieczór. Rozpoczynamy pierwszą część konferencji prasowej po meczu 21. kolejki PKO BP Ekstraklasy pomiędzy Lechem Poznań a Brukbetem Termaliką Nieczycza. Z nami w pierwszej części konferencji prasowej jest trener drużyny gości, pan Radosław Latar. Dobry wieczór, panie trenerze. Dobry wieczór. I w pierwszej części poproszę, panie trenerze, o komentarz, ocenę dzisiejszego spotkania. Tak, ja gratuluję Poznaniu k zwycięstwu. My dzisiaj nie byli sparing dla Poznań. My zahrali bardzo słabo. My pierwszych 15 minut chcieli trochę wyżej atakować, presować, ale jak zdobili Poznań pierwszą bramkę, my już przestali grać. My nie wygrali wszystkie pojedynki, hrali, nie biegali. A po pierwszej połowie było 3-0 dla Poznania, już było po meczu. W drugiej połowie sme začali grać na czwórku w obronie, ale to wyglądało też jak w tej pierwszej połowie. Także ja myślę tak, że jak nie będzie u nas tu wzmocnienie, ciężko się bude utrzymać. Także będziemy walczyć, ale dzisiaj ten mecz wygląda słabo. Bardzo dziękuję, trenerze. Czy są pytania do trenera Latala? Chyba nie widzę żadnych pytań. To dziękuję bardzo, trenerze. Za chwilę druga część.